Coraz więcej osób wykorzystuje komputer bądź smartfon jako źródło dźwięku w systemach audio. Można je łączyć bezprzewodowo lub zwykłym przewodem analogowym typu jack czy też cinch. Chcąc jednak wykorzystać maksymalny potencjał drzemiący w sprzęcie, warto, przynajmniej póki nie powstał lepszy standard, łączyć je przewodowo z wykorzystaniem kabli USB. Nowoczesne wzmacniacze stereofoniczne oraz osobne DAC-i, czyli po polsku przetworniki cyfrowo-analogowe, posiadają wejście USB jako jedno z kluczowych w cyfrowej sekcji wejść. Jak więc wybrać taki przewód USB? Postaram Wam się pomóc na pomocą tego filmu. Przewody USB w przypadku domowych systemów nagłośnieniowych mają wbrew pozorom bardzo dużo sensu. Niejeden wzmacniacz czy nawet amplituner posiadają bowiem wejście USB, które może posłużyć jako port do podłączenia komputera. Przykładowo, w przypadku wyższych modeli wzmacniaczy Rotela, poza wejściem USB w standardzie bez tyłu, przyzwyczailiśmy się też do obecności wejścia USB typu A na froncie. Pozwala ono na podpięcie urządzeń od Apple i wykorzystanie ich jako dobrej klasy źródła dźwięku. iPhone, iPad czy też iPod, to właśnie dla nich jest to wejście. Pozwala ono w pełni korzystać z cyfrowych układów audio umieszczonych we wzmacniaczu, co w dalszym ciągu daje lepszy efekt brzmieniowy niż połączenie bezprzewodowe. Dźwięk będzie bardziej szczegółowy, pełny i angażujący. Nagle okaże się, że w ten sposób muzyki po prostu słucha się przyjemniej. Podobnie sprawa ma się z komputerem. Chyba każdy z Was korzystał lub nadal korzysta z internetowych serwisów muzycznych. Co bardziej wymagający melomani gromadzą w zasobach komputera właśnie pokaźne zasoby plików audio. Nie zawsze da się je przepchnąć bezprzewodowo, a już na pewno nie bezstratnie. W głowie wielu osób pojawia się wtedy dość obiecujący koncept. Mam komputer, mam wzmacniacz z odpowiednim wejściem z tyłu i mam silne przeczucie, że to może ze sobą zagrać. I to dosłownie. I wtedy całe na biało na scenę wkraczają przewody USB dedykowane systemom audio, pozwalające w naturalny sposób połączyć ze sobą wspomniane komponenty. Tym sposobem wzmacniacz pojawi się w ustawieniach audio naszego PC-ta jako zewnętrzna karta dźwiękowa. To otwiera nam ścieżkę do nieograniczonego przesyłu muzyki z serwisów streamingowych, YouTube'a, z naszych zasobów lokalnych na posiadanym systemie audio. Odpowiednie przewody USB pozwolą Wam zatem na wykorzystanie maksimum potencjału drzemiącego w posiadanym sprzęcie. Jak więc wybrać odpowiedni kabel USB? Już spieszę z odpowiedzią. Po pierwsze, należy przyjrzeć się złączom USB w naszym wzmacniaczu. Po drugie, doczytać, czy to złącze obsługuje tylko zasilanie, np. dla telefonu, czy może jednak obsługuje standard USB audio. Po trzecie, jeśli dwa poprzednie punkty się zgadzają, patrzymy na wejście w naszym źródle. W przypadku komputera będzie to przewód USB typu A na typ B, znany też niektórym jako kabel drukarkowy. Zapewne pojawią się zaraz komentarze, że wystarczy zwykły marketowy przewód. Z jednej strony jest w tym trochę racji, bowiem sygnał cyfrowy nie jest aż tak podatny na zakłócenia, jednak nie znaczy to, że jest on na nie całkiem odporny. Druga sprawa to jakość rdzenia stosowanego w przewodzie. Markowe przewody zawierają w sobie znacznie lepsze komponenty. Są mniej podatne na uszkodzenia fizyczne, posiadają lepiej wykończone wrażliwie powierzchnie samych wtyków i są lepiej izolowane, przez co również są mniej podatne na zakłócenia z zewnątrz. Jako źródło dźwięku można też traktować, jak już wspominałem wcześniej, urządzenie mobilne. Tu decyzje zakupowe będą zależne od posiadanego telefonu czy też tabletu, choć nie ma tu zbyt dużej trudności w wyborze. Większość mobilnych urządzeń Apple jeszcze korzysta ze standardu Lightning, w tym najpopularniejszy iPhone czy też iPad. Natomiast aktualnie produkowane modele smartfonów na Androidzie zwykle wyposaża się już w nowoczesne USB typu C. Jedynie starsze lub prostsze urządzenia potrafią mieć jeszcze wtyk micro USB. W każdym razie, jeszcze przed zakupami, upewnijcie się o wspieraniu standardu OTG przez Wasz smartfon lub tablet. Bez tego szansa na działanie z transferu audio do wzmacniacza drastycznie spada. Kwestia numer 4, taka całkowicie praktyczna, to długość samego przewodu. Przemyślcie to dokładnie, kiedy i w jakich sytuacjach chcecie korzystać z takiego układu. Za krótki kabel wymusi na Was dosłowne leżenie na wzmacniaczu, co jak się domyślacie nie jest specjalnie komfortowe, nawet mimo wydzielanego przez nie ciepła. Wydaje się, że zasada zakładająca zakup przewodu trochę na wyrost jest bezpieczniejsza. Lepiej mieć taki przewód, który pozwoli na swobodne przestawianie urządzeń w razie potrzeby i efektywne planowanie przestrzeni odsłuchowej, niż taki, który potem przypadkowo urwiemy, bo zapomnieliśmy, że jest aktualnie podłączony. I na dziś to właściwie tyle. Temat przewodów USB jest bardzo obszerny, a mi nie zależało przede wszystkim na tym, aby skupić się na podstawowych informacjach. Idąc dalej i głębiej, mógłbym pokusić się o wskazanie konkretnych modeli przewodów w zależności od klasy posiadanego przez Was systemu audio, ale o tym porozmawiacie już u nas na miejscu. Szeroka oferta przewodów marki AudioQuest powinna zaspokoić potrzeby w zasadzie każdego cyfrowego melomana, zawierając przewody USB w zasadzie każdego rodzaju i o różnym stopniu zaawansowania.
Jeśli jednak ten film nie rozwiał Waszych wątpliwości i nadal zastanawiacie się, czy pomyśleliście o wszystkim, planując zakup akcesoriów HiFi lub poszukując po prostu systemu nagłośnienia domu, polecam odwiedziny najbliższego salonu Top HiFi. Tam nie tylko dowiecie się więcej na temat oferowanych przez nas przewodów, ale będziecie mieli też możliwość porozmawiania szerzej o przyszłej konfiguracji Waszego systemu multimedialnego. Gdy nie macie możliwości odwiedzenia nas osobiście, zapraszam też na stronę tophifi.pl. Tam poza danymi technicznymi i cenami poszczególnych akcesoriów znajdziecie obszerną strefę wiedzy i naturalnie lokalizację poszczególnych salonów sprzedaży oraz prężnie działający sklep internetowy. A tymczasem cóż, ja się z Wami żegnam. Dzięki wszystkim za uwagę. Trzymajcie się i widzimy się już niedługo.